Witam Was serdecznie w drugim odcinku. No i oczywiście zaczynamy od mapy numer 1. Oczywiście gramy również, bo o tym nie wspomniałem, w Counter Agent. Tak więc zacznijmy. Co my tu mamy? Okej, walizka będzie do zgarnięcia po drodze. Także dobrze. Taka informacja. Omijamy skrzętnie tego. Nie wiem, jak ty chodzisz. Chodzisz tutaj po prostu w kółko. Niech ci będzie. Okej. Uff. Udało się. Teraz trzeba się schować jakoś za tamtym. Dobra. Udało się. Idziemy dalej. Zastanawiam się, jak łazi ten ochroniarz na dole. Czy ja mogę się schować na przykład gdzieś tutaj? Mogę. Tym sposobem pierwszy etap udało się przejść. Chyba za każdym razem trzeba będzie to klikać. Playback. Okej. Wyjście mamy na górze. A ja jestem na dole. Zastanawiam się, chyba najlepiej byłoby tędy przejść. Tylko pytanie, czy to jest na tym samym poziomie? Nie, to jest wyżej. Tak więc myślę nad takim rozwiązaniem, że... wchodzę tutaj. Muszę teraz się przedostać tutaj na dół. Dobra. Czyli faktem jest to, że ja mogę tutaj spaść. O, pytanie, w którą stronę się odwracasz? No dobra, we właściwą. I lepiej tutaj nie robić zbyt wielu kroków. Odwróć się. Dobrze. Teraz trzeba jakoś tego będzie obejść wokoło. Albo i nie. No, niewiele brakowało. Jak ty się tutaj poruszasz? Ale dobra, jeszcze poczekam. I chwilę tutaj stoi, więc mogę go obejść. I tutaj powinienem być bezpieczny. Okej. Co najgorsze, że tu będzie trzeba zeskoczyć. Zabrać walizkę. Po czym znowu wejść na górę i tym razem tędy przejść. To oczywiście może być troszeczkę bardziej skomplikowane. Nie? Okej. Na początku myślałem, że ta walizka jakoś tak, kurczę, naprowadzę ich, czy co? Się okazało... O, patrz, nie zauważył mnie. A to dziwne. Sądziłem, że raczej będę widoczny. Dobra. Idźmy na górę. Teraz trzeba za tobą jakoś przejść. Najlepiej tak, aby nie spaść. A, dobra.
Jak ty chodzisz? To powinno być miejsce, w którym nie będziesz mnie widział. Natomiast jak tylko cię przejdę, to droga wolna do wyjścia. Dead drop. Czemu by nie? Walizka jest tutaj. Muszę przejść ten oto sposób, a później tędy. No dobra. Całkiem przyjemna muzyczka. To się chwali. Nie jest jakaś taka natarczywa. Teraz tak, idziemy na górę, a potem idziemy tędy. Chciałbym się najpierw tutaj schować. Ajdź. Czyli z pewnością nie mogę... Nie mogę tutaj zostawać. Tu trzeba będzie się gdzieś schować. Ciekawe, czy jak minie ten czas, to jest jako level niezaliczony, czy po prostu paczka wraca na swoje stare miejsce. Okej. Tak też może być. Dobra. No i proszę, udało się. Dead drop był. Idźmy więc do następnej mapy. Przedostatniej w tym odcinku. A. Muszę przyznać, że to jest dosyć dziwne. A, okej, dobra. Ten... Ten gość mnie po prostu jakby śledzi. Jest taki dodatkowy ochroniarz, który próbujemy tutaj złapać. Trzeba będzie go jakoś przechytrzyć. Teraz już dwóch się na mnie tutaj rzuciło. Ajdź. Nie tak. Trzeba to zrobić inaczej. Po pierwsze nie wchodzić na to. To będę miał już jednego mniej. Drugi. Alercia. Ten poziom może być troszeczkę chyba trudniejszy do przejścia niż mi się mogło początkowo wydawać. Goni mnie po prostu masa złych ludzi. O, oni też mogą tutaj. God damn it. Oni też mogą tam. No nie. Myślałem, że tutaj ich zgubię, a się okazało, że nie. Jest taki wykrywacz
No nie. How it's possible? Jak to możliwe? Później tak będę musiał tutaj wskoczyć. Uaktywnić dwóch. Także różowo nie jest. I akurat jeszcze musiałem... Musiałem jeszcze uruchomić... Nie, dobra, złap mnie. Bo nie chcę wchodzić na to. Zawsze to jeden mniej będzie po prostu. Ajdź. No zaczynają się schody. Dobra, tu powinienem być bezpieczny. I tak też się stało. Okej. Ty się w tym momencie odwracasz. Teoretycznie jest tam sposób na obejście ich. Jakoś. Musiałbym wskoczyć tędy, zrobić kółko i na przykład zeskoczyć tutaj. To może jakoś mnie przeniesie na to. To jest jakaś myśl. To najgorsze, że to jest dopiero początek tej mapki. Ajdź. Ja de facto nie wiem, co się dzieje tam dalej. No nie. Znalazł mnie. No nie. How it's possible, dude. Okej, przejdźmy tędy. No nie. Myślałem, że to jeżeli mnie to tak przyspieszy, to uda mi się zdążyć przed. Udało się. Zróbmy tak. Ajdź, niepotrzebnie spadłem. Tak. A. I oni by tutaj poznikali. Ale to jest jakaś dobra myśl. Że trzeba tak zrobić. Przechytrzyć klawisza. No nawet taki film. Okej, okej, okej. No nie, dogonił mnie. To nie było w moim zamyśle. Przydałyby tu się to jakieś ściany, które sprawiałyby, że ja bym stąd nie spadał. Okej, a teraz mamy dobry czas. Okej. Oni nie wejdą, ale znikną zaraz. No, znikaj. No i pięknie. Teraz... Trzeba by wejść tędy, albo tędy. Tak sobie myślę właśnie. Tutaj ewentualnie będę miał jakiś tam chyba punkt respawnu. Dobra. Zróbmy to. Na pewno nie chcę przełazić przez to. Ejdź. To nie był dobry pomysł. Fuck! Czemu? Czemu mi spadłeś, Gamoniu?
było już tak pięknie. Właśnie jest sęk w tym, że on robi te małe kroczki do przodu, które de facto nie pomagają mi. Dobra. Wow. Nie sądziłem, że wskoczę. Ale dobra. Udało się. Jakoś się udało. To od razu by mnie wrzuciło na ten. Na kolejny, ale z drugiej strony bym trochę mógł uciec przez to. Albo i jeszcze lepiej. Okej. Okay. Nie. Nie goni mnie. God damn it. Ale dobra. Już przynajmniej nie muszę wchodzić na górę. A to troszkę mi pomaga. Robi się z tego oczywiście dłuższy odcinek. Dobra. I teraz ja wyląduję tutaj. Wy znikacie po kolei. A trzeba będzie to złapać. A dalej już nie powinno być problemu. No mi tak mi się wydaje. Okej. A, sęk w tym, że on cały czas idzie do przodu, jak ma walizkę. A, dobra. To już powinno być w miarę do ogarnięcia. Jak ty chodzisz? Chyba powinienem tutaj się schować. Okej. Okay. Co gorsze, jak złapią mnie, to znowu wracam, bo nie dotarłem do tego punktu. Ale przeanalizujmy. Tutaj oczywiście cały czas mnie widzą. Mógłbym teraz w ten sposób. Okej. Okay. Idziemy. Na dół. I został ostatni. Teoretycznie mogę zejść tutaj na dół. Okej, okay, pięknie. No, udało się. W końcu. Uff. No i została backend. Ostatnia mapa w tym odcinku. Troszkę się przedłużył. Ale już przynajmniej tutaj nie mam tych szpiegów, którzy strasznie byli irytujący. Tędy, nie? Tędy. Muszę wejść na górę jakoś. Okej. Okay. Ajdź. Tam był błąd. Tędy nie przejdę. Powinienem wyłapać moment, w którym... No nie, no przecież nie mógł mnie widzieć. Ty się jeszcze odwrócisz. Okej, okay, to już wiem. Ajdź, nie spodziewałem się. Mój błąd. No przecież w tą stronę patrzył. Popsuta gra. Mm.
strasznie szybko tutaj. Się przegląda gość. To będzie mi widział? Nie. Ja muszę przejść. Okej, no taki szmat drogi jeszcze muszę przejść. Dobra. Najpierw dostać się tu na górę. Okej, dobrze. Teraz. Czy tu jest jakiś punkt, w który on nie patrzy? Może być ten punkt. Okej. Natomiast ty chodzisz w kółko. No to zdecydowanie ułatwia mi robotę. By tylko nie spaść. Przeanalizujmy, co ty robisz. Idziesz teraz pewnie w dół, a potem wrócisz. Ta walizka chyba tu jest pod spodem. Jak mi się wydaje. Dokładnie. Czy tu będę widoczny? No nie. Czyli całkiem dobrze. Chodźmy tędy. Oj, lepiej tam nie spadać. Trzeba by jakoś chyba tutaj gdzieś się zawieruszyć. Albo od razu przejść całość. Bo czemu by nie? Wiem, że już tutaj mogę stanąć. No. Przytulmy się do ściany. No i w końcu. Udało się. No i to byłoby na tyle w tym odcinku. A w następnym oczywiście zajmiemy się kolejnymi mapami, tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa.